Open Water robiłeś na Kubie czy w Polsce? Na Dominikanie. Na Dominikanie, czyli tak. Dogadałeś się. No przecież tam mówią po hiszpańsku. No wiem. No i ja namawiałem mojego starszego syna Tomka, żeby zrobił. Mówi, nie tato, nie, to było wiele lat temu. Nie, tato, ja nie przyjechałem na wakacje jeszcze dalej uczyć, ja jestem na wakacje, a dziś żałuję, że nie zrobił, bo to jest bardzo, bardzo proste, bardzo prosta rzecz, bardzo proste informacje w ogóle, ale najważniejsze nie jest cel, tylko droga. Na tej drodze mojego nurkowania to piękne sytuacje, że czekamy na płaczki, oczywiście nie przypływały, a ponieważ był mocny nurt i trzeba było się trzymać tych ostrych kamieni i już zacząłem się denerwować i zacząłem nerwowo oddychać, co wpływa na konsumowanie tlenu. Powietrza, tak jest. Tak, i wiesz, ale to, że gdybym nie miał takiej sytuacji, to bym się nie nauczył, że tylko spokój. Żeby oddychać spokojny, żeby ten... A oddychanie jest również ważne w śpiewaniu. Ale to wiesz, jak nie pooddychasz na scenie, to nie umrzesz. Ale tam na dole, jeżeli nie oddychasz, to jest niebezpiecznie. Też... A powiedz, nurkowałeś kiedyś w Polsce? W wodzie pod wodą w Polsce byłeś kiedyś? Nie miałem okazji, bo... Wiesz, jak to jest, że ja nurkuję wtedy, kiedy ja na wakacje, kiedy jest woda ciepła, kiedy jest nas opatrzysz i tak dalej. No właśnie. I teraz, a pływałeś... Bo my tutaj sprzątamy pod wodą dzisiaj. Wiesz, jaka tu jest teraz widoczność pod wodą? 0,5? Prawie się idealnie wstrzeliłeś, od 0,2 do 1 metra podobno. O Jezu, no widzisz, i to jest mniej, jeżeli ja nurkuję, to... Może w takiej sytuacji to nurkuje. Natomiast a nurkowałeś w cenotach? Tak. Kubańskich. Co ty? Naprawdę. Cueva de los Peces. Też. Bo tam jest jedyne miejsce takie, albo nie, to ja nie znałem. Co, nurkowałem w trzech różnych cenotach na Kubie. Tak? A ja tylko byłem na tym, tam to jest blisko Cienaga de Zapata, tam gdzie są tego koryty, to tam jest Cueva de los Peces i ja nie wiedziałem, że na Kubie są, bo w Meksyku to jest bardzo popularne, bo grunt w Meksyku nie trzyma wody i dlatego nie ma jezior i to wszystko idzie pod wodą. Oglądałem, przepraszam, o tym mieliśmy rozmawiać? Tak! Oglądałem takie miejsce, wiesz, głęboko, tam korytarze i tak dalej. Na przykład był moment, kiedy była cieplejsza i chłodniejsza woda, to jakby człowiek był na bani albo po narkotykach, może się robi taki mędliwy obraz. I dopłynęliśmy do takiego miejsca, gdzie można było miejsce pomiędzy dół gruntu i woda, że można było zdjąć maskę i tam było drzewo, nazywają noga słonia. Noga słonia, bo widać końcówka drzewa, że kończy korzeń, że kończy i jest jak gdyby noga słonia. I wyobrażasz sobie, jesteś pod wodą, pod ziemią i zajmujesz maskę. I tak pomiędzy ty widać skraweczki światła z zewnątrz. Coś niesamowitego. A facet, jak zamówiłem nurkowanie, jedziemy i mówię, ja myślałem, że normalnie, będziemy otwarty. Mówię, a czy był pan kiedyś w cenotach? A mówię, a w ogóle co to jest? No to jest, a pan syndrom klaustrofowie? Mówię, chyba nie. Bo będziemy pod ziemią, pod wodą i pod ziemią. O kurde, chyba mam klaustrofobię. I nie miałeś. Nie miałem, bo ponieważ było to tak ciekawe i trzeba się wyłączyć i przestać myśleć o tym, że jeżeli coś się wydarzy, to będzie ciężko. Bo tam jest linka, która w razie czego ci poprowadzi, bo tam są różne drogi, a trzeba było tam, było te Staraltita i Staralmide, trzeba było przepłynąć bogiem, bo to wszystko jest pod ochroną. Dobrą pływalność, żeby nie uderzyć. Tak, i utrzyma, wiesz jak... Nurkujesz i wiesz, że ważna rzecz jest pływać tak, a nie tak, 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 tak. Trym. Tak. I w ogóle... Jak jest po kubańsku trym? Chyba trym, nie wiem. I wiesz, tam ręce tak, żeby... I tak, trzeba było się lekka rozpędzić, przestać z nogami i tak się obrócić i gładkiunio tak... I potem... Nie, cudowne. Ja uwielbiam i mam... Jako wyspiarz mam taki szacunek do wody. Stary, nawet na plaży, stary, na brzegu możesz się utopić. No tak, to prawda. Tak zwana resaka, co po polsku też oznacza kac. Przychodzi, bo to jest to, co wraca. Że możesz się utopić
przy brzegu. No tak. Przy brzegu. A najfajniej było w Egipcie, bo w hotelu, gdzie byłem, to było pomost. Był pomost i już od razu te rafy koralowe i takie, takie ryby kolorowe, to, że nie trzeba było gdzieś jechać, że no, super. Wiesz, że jedną z największych baraku, takie widziałem, to na Kubie, taką dwumetrową. Tak, nie. Ja na Kubie tylko nurkowałem właśnie tam, w tym, tam gdzie była ta Cueva de los Peces i tam jest taki jacht zatopiony. Oni mówią, że z czasów Zatoka Świń. Ale... Za to, co świn nurkowałem. No, ale oni mówią, że to jest jakieś zaopatrzenia z tego czasu. No, ale nie wierzysz im? Nie, to pewnie. Na pewno ktoś, kto chciał uciec i go utopili. Ale fajnie było, że można było wejść do środka, pospacerować po tym statku. Ale nie, to jest poezja. Jose, ale powiedz, na przykład teraz jak masz urlopy, to jeszcze cały czas lubisz nurkować? Jak tam masz kiedyś urlop, wakacje? Lubię, tak, lubię. Lubię, chociaż... Wiesz, to jest duży wydatek, bo dobra pianka, wiesz, żeby była, żeby nie była za cienka, żeby nie była za gruba, to jest wydatek. Maskę mam fajną, buty, płetwy z butami, wiesz, takie płetwy, które musisz zakładać, but, takie gumowe i potem płetwa, że w każdej chwili możesz cokolwiek robić, że to są mocne, ale tarać to na wakacje, to ja czasami na przykład w Meksyku było tak, że te pianki były tak już zużyte, albo na przykład... Pogryzione automaty. Na maksa. I wiesz, nie wiesz, kto to miał przed tobą, no nie? Więc jest, ale uwielbiam. A pod wodą wolałbyś zobaczyć rekina czy delfina? Zobaczyłem delfina. I mi tak troszkę na Zanzibarze. I to troszkę mi przykro było, bo tam jedą, przepłynie łódkami na takie miejsce, gdzie one są i czasami one uciekają, bo hałas i tak dalej. Mi się przykro zrobiło. Nawet był taki moment, że zeskoczyłem i widziałem bardzo z bliska i ale kurde, jaka to rozrywka dla ludzi, czy tam w tych pokasach. Nie, to... No ja jestem za... Z szacunkiem do zwierząt. Tak, kompletnie. I trochę inne, ale jest przeżycie dotknąć go i z rekinami. I jest śmieszne, bo to jest duża wieca. Są rekiny, które nie atakują, na przykład na Malediwach, to są, nie są mięsożerne, są roślinożerne. Ale jak ja widziałem takiego rekina obok mnie na plaży, to na wszelki wypadek, może to jestem nie wegano, czy tam... Ale jest to piękne, być, ale popatrz, znawcy jak Cousteau chyba było zabite przez ogon od nie Australii. Tak. Właśnie znawca tego, przypadek, te płaciny. Ale on bardzo chciał wszystko dotykać mocno. Tak, i pierwsza zasada pod wodą, nie dotykamy nic. Pierwsza, zanim umiesz oddychać, nie dotykamy nic. Bo czasami są takie, teraz oglądając wiesz, te wszystkie programy National Geographic, jest roślina, która wygląda jak roślina, ale nie jest rośliną. I dotknięcia to po prostu jest na miejscu, do widzeniusia. Nie, po prostu dotknąłeś taki punkt, wiesz, który jest w moim pragnieniu cały czas. Warto nurkować? Warto. Jest zupełnie... Ja pierwszy raz jak nurkowałem, to się czułem, jakbym latał nad Nowym Jorkiem. I te wszystkie drapacze chmur. I ja tak, cisza, spokój. Miałem coś takiego, że pływaliśmy rano, a bardzo gruba warstwa alg czy coś. Mhm. I bo wiesz, że ryby nocą wychodzą. Większość się uruchamia. A ponieważ było tak ciemno, pod spodem było, chociaż było dzień, było tak dużo tych ryb, bo tam było ciemno. I one, wiesz... A jest ciemno, to już możemy wychodzić. Tyle rzeczy widziałem. W Varadero, tam gdzie nurkowałem na Kubie. Varadero? Nie. Cueva de los Peces. Cueva de los Peces. Była taka murena, ale duża, gruba. I potem mówię, to chodźcie. I on schodził i ona go poznała, bo on dawał, karmił ją. I ona wychodziła z tej nory. Tyle. Ona... przez 2 metry miała, ale wychodziła, pik. I wracała. Pik i wracała. I dzięki temu wszyscy robili zdjęcia i tak dalej. Także nie,
Ja wiem, że to jest tak niebezpieczne. Nie polecamy karmić murem. Nie! Nie, nie chodzi o karmienie murem. Jest tak niebezpieczny ten świat podwodny, ale jest piękny. Jest fascynujący i niebezpieczny jednocześnie. Tak, 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 niestety. Także jesteśmy w tej samej grupie. Słuchajcie, Hosse nurkuje. Tak, i uwielbiam. I mówi, że warto nurkować. Warto, warto. Nawet i nawet przy tej akcji ja chciałem nurkować, ale... Chciał, ale znowu na Beatę będzie. No, trudno, trudno. Do zobaczenia. Dzięki bardzo.